Cześć, witajcie na kanale Warsztatu Jakuba. Dzisiaj sobie przetestujemy koło od ciągnika rolniczego, to znaczy klucz udarowy Parkside, ale na kole od rolniczego ciągnika. Także tutaj mam klucz skręcony maksymalnie. 210 Nm, no i zobaczymy, jak to sobie będzie radziło nasze urządzenie. Ja tutaj mam ustawione od razu na 400 Nm. Klucz niestety na szybko tylko taki, nieudarowy, krótki. Także zobaczymy. Tutaj nie dostanie klucz. No, to za krótki. Także no. Niestety na tej nasadce, oczywiście z nasadką podłużną udarową byłoby lepiej, ale sami widzicie, jak to wygląda. Jeżeli podoba Wam się taka tematyka kanału, zapraszam do subskrypcji, dania łapki w górę, a tymczasem cześć i do następnego wideo.